Cześć, witajcie. Jeśli tytuł tego odcinka Cię zainteresował, to prawdopodobnie chcesz rozwijać swój biznes, prawda? Jeśli tak, to bez względu na to, jaki jest cel, finansowy, systemowy, osobisty, postaram się dzisiaj pomóc. Przygotowałem dla Ciebie listę 7 zasad, które według mnie każdy dobrze prosperujący biznes powinien mieć wpisane w swoje DNA. Jestem przedsiębiorcą od 15 lat i marzeniem z dzisiaj jest, żeby 15 lat temu ktoś do mnie przyszedł i powiedział: hej, tu masz listę. To są rzeczy, które powinien mieć każdy dobrze działający, dochodowy biznes wpisane w swoje DNA. Od 10 lat mam okazję być doradcą z zakresu marketingu i sprzedaży. Miałem okazję pracować z setkami firm, od małych przedsiębiorstw, gdzie często jest po prostu osoba samozatrudniona, po duże korporacje. Więc zasady, o których dzisiaj Ci powiem, nie dotyczą tylko mnie i mojego doświadczenia, ale pochodzą z wielu firm, które odnoszą ogromny sukces na rynku polskim i światowym. Zainteresowany? Koniecznie oglądaj do końca. Ja nazywam się Paweł Szymków. Na co dzień zajmuję się doradztwem i szkoleniami z zakresu marketingu i sprzedaży, ogólnie pojętym biznesem, żeby firmy moich klientów działały lepiej i przynosiły większe dochody. Jeśli Ty również interesujesz się biznesem z nastawieniem na rozwój, marketing i sprzedaż, zostaw łapkę do góry już teraz i pamiętaj o subskrypcji, a także kliknij dzwoneczek, żeby w przyszłości być na bieżąco z nowymi materiałami na tym kanale. Jeśli jesteście gotowi, jedziemy z dzisiejszym materiałem. Ludzie chcą rozwijać i zmieniać swoje biznesy z różnych powodów. Nieważne jakie są Twoje, prawdopodobnie znajdujesz się w jednej z 5 grup. Pierwsza grupa to osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę jako przedsiębiorca. Dopiero otwierają swoją pierwszą firmę albo już ruszyły, ale dopiero teraz szukają strategii, jak robić to dobrze, skutecznie i dochodowo. Druga grupa ludzi to tacy, którzy już działają od jakiegoś czasu na rynku, ruszyli ze swoją firmą, ale po czasie okazało się, że nie wszystko jest tak kolorowe, jak planowali na początku, więc zauważyli, że trzeba coś zmienić. No i wtedy szukają sposobów na rozwój firmy, na to, żeby to usprawnić i polepszyć. Być może jesteś w tej grupie. Trzecia grupa ludzi to tacy, którzy już działają na rynku od dłuższego czasu. Nawet było fajnie, ale w pewnym momencie dotknęli ściany, muru. Dotknęli takiego oporu, którego nie są w stanie sami przeskoczyć. Niektórzy nazywają to szklanym sufitem, którego nie są w stanie przebić. Jeśli w tej grupie się znajdujesz, to ten odcinek również jest dla Ciebie. Być może jesteś w czwartej grupie. Ludzi, którym firmy idą bardzo dobrze. Cały czas jest rozwój, cały czas jest wzrost dochodów, ale oni wiedzą, że mogą szybciej i lepiej. I tacy ludzie też szukają często pomysłu na to, jak zrobić to tak, żeby z pomocą innych ludzi i wiedzą innych ludzi robić to bardziej efektywnie. No i mam nadzieję, że piątej grupy jest najmniej, ale też się zdarza. I są to ludzie, którzy prowadzą swoje biznesy od dłuższego czasu, ale zauważyli niedawno, że coś jest nie tak, że obroty spadły, że firma nie działa tak jak kiedyś, że nawet ta chęć do prowadzenia biznesu już nie jest taka jak kiedyś. Nieważne, w której grupie się znajdujesz, ten odcinek jest dla Ciebie. Powiem Ci dzisiaj o 7 zasadach, które, jak już wspomniałem, sam chciałbym, żeby 15 lat temu ktoś przyszedł i powiedział: Paweł, zrób to, jeśli prowadzisz swoją firmę, a będzie znacznie łatwiej, szybciej i bardziej efektywnie. Jakie to zasady? Przechodzimy do konkretów. Pierwsza zasada wiąże się z pewnym zdaniem, które usłyszałem kilka lat temu od jednego ze swoich mentorów. To zdanie bardzo dużo zmieniło w postrzeganiu siebie jako przedsiębiorcy i całej mojej firmy i organizacji. To zdanie brzmi: biedni ludzie sprzedają swój czas, a bogaci go kupują. Jeśli chcesz rozwijać swoją firmę, nie sprzedawaj swojego czasu. Konkluzja z tego zdania jest taka, żebyś nauczył się, czym są koszty alternatywne i jak nie tracić pieniędzy, sprzedając swój czas. Bo przedsiębiorcy dzisiaj chcą zaoszczędzić na wszystkim. Na paliwie, na pracownikach, na marketingu. W marketingu jest nawet takie powiedzenie, że chcąc zaoszczędzić, nie wydając na marketing, to tak jak wyciągnąć baterię z zegarka, żeby mieć więcej czasu. To tak nie działa. Ale wiele osób dalej żyje w iluzji, że jak zaoszczędzi, to będzie miał więcej pieniędzy. Wiele osób potrafi pojechać na drugi koniec miasta, na stację benzynową, gdzie paliwo jest o 40 groszy tańsze. Zakładając nawet, że zatankujesz je do pełna i Twój bak ma 60 litrów, a 40 groszy to daje sumę 24 zł oszczędności. Spędziłeś 1,5 godziny, żeby dojechać na drugi koniec miasta, w korkach, żeby to auto zatankować. To teraz pytanie, czy Ty naprawdę zaoszczędziłeś? Czy Ty po prostu sprzedałeś godzinę swojego czasu za 24 zł? Jako przedsiębiorca spójrz na to, ile możesz zrobić w ciągu godziny. Czy nie bardziej opłacałoby Ci się pojechać na stację benzynową, która jest bliżej Twojego domu, a w ciągu tej godziny pozyskać kolejnego klienta, który byłby gotowy zapłacić Ci kilkaset, kilka tysięcy złotych za Twoją usługę, za Twój produkt i zarobić znacznie więcej niż 24 zł, które było tylko pozorną oszczędnością, bo sprzedałeś swój czas. Zacznij zarabiać, zacznij inwestować i rozwijać swoją firmę, a nie tylko sprzedawać swój czas i mówić, że jesteś mocno zajęty
nie zwiększając zysków w swojej firmie. Weź to pod uwagę. To zdanie zapamiętaj lub sobie nawet zapisz i pomyśl o nim przez najbliższe kilka dni. Biedni ludzie sprzedają swój czas, a bogaci go kupują. Druga zasada. Bardzo ważny krok w rozwoju twojej firmy to jasne określenie grup docelowych. Wiem, pewnie teraz sobie pomyślisz, tak, to już słyszałem, to oklepane wiele razy, każdy marketer o tym mówi, ale to naprawdę jest bardzo ważne. Wiele osób niby to wie, ale niewiele zrobiło to dobrze, albo w ogóle. To jest bardzo istotne, żeby to określić. Podam ci taki przykład, który czytałem już w kilku książkach, ale ostatnio przypomniała mi go moja siostra. Jeśli chcesz zrobić komuś prezent i w ogóle tej osoby nie znasz, jaka jest szansa, że trafisz? Jeśli nie wiesz, czym się interesuje, co lubi jeść, gdzie chodzi, jakie ma zainteresowania, jaki sport uprawia. Kiedy wiesz, że robisz prezent dla przyjaciela, którego znasz najlepiej na świecie, to znacznie łatwiej zrobić ci jest prezent. Dlatego również w biznesie, kiedy chcesz dać prezent, w cudzysłowie, usługę, produkt, określ już na początku, dla kogo jest twoja oferta, dla kogo jest twój produkt, usługa, a znacznie łatwiej będzie ci się z nim komunikować. Bo my często wysyłamy komunikaty, które do nikogo nie docierają, bo nie było określone, do kogo mają dotrzeć. Dlatego naprawdę weź to pod uwagę. Określ swojego klienta docelowego, profil idealnego klienta, buyer persona. Nieważne jak to nazwiesz, musisz wiedzieć, kto ma od ciebie kupować twoje właśnie produkty. To jest bardzo, bardzo ważne i na tym kanale znajdziesz odcinki o tym, jak tworzyć grupy docelowe. Oczywiście podlinkuję wam tutaj na górze też w tym wideo. Druga zasada? Określ jasno grupę docelową dla twojego biznesu. Trzecia zasada. Buduj wraz z rozwojem swojej firmy markę osobistą. Rynek może ulec zmianie. Branża, w której działasz, może paść. Ale imienia i nazwiska nikt ci nie zabierze. I spowoduje, że zawsze, bez względu na to, co będziesz robić, będziesz miał za sobą dziesiątki, setki, tysiące ludzi, którzy pójdą za tobą w krok, jeśli zbudujesz odpowiednio markę osobistą. I bez względu na to, czy to jest Elon Musk, który dzisiaj, jeśli otwierałby kolejny biznes, prawdopodobnie przyciągnąłby dziesiątki, miliony ludzi wraz ze sobą. Czy z naszego podwórka polskiego Rafał Brzoska, właściciel marki Impost. Czy z mojego marketingowego Michał Sadowski. Tego typu ludzie, znani przedsiębiorcy w swoich grupach docelowych, o których już dzisiaj też wspomniałem, to powoduje, że nieważne czym się zajmą, jeśli pokazali swoją eksperckość, dali ludziom wartość, to ludzie pójdą za nimi. I w twoim przypadku jest dokładnie tak samo. Prowadzisz firmę, jednocześnie buduj markę osobistą, a to jest ogromna przewaga rynkowa dla ciebie i dla twojej firmy. Więc pomyśl o tym, jak budować swoją markę osobistą już dziś. Skoro już wiesz, że trzeba określić grupy docelowe, budować markę osobistą, to czwarta zasada na mojej liście, żeby rozwijać biznes, buduj społeczności. Zbieraj dookoła siebie ludzi, którzy będą twoją armią na dobre i na złe. To bardzo istotne. Nieważne, jaki biznes prowadzisz, w jakiej branży jesteś, jesteś w stanie zbudować społeczność. Czy to będzie kółko ogrodnicze, czy to będą spotkania z adwokatem. Nieważne, daj tym ludziom wartość, daj się poznać, daj się polubić, spowoduj, żeby ci zaufali. A naprawdę to będzie super przewaga nad konkurencją, żeby rozwijać twój biznes. Dzięki temu, że masz dobrze zbudowaną społeczność, która jest zaangażowana, będziesz w ich głowach tak zwanym top of the mind. Czym jest top of the mind? Jeśli teraz powiem, pomyśl o marce obuwia albo pomyśl o jakiejś sieci fast foodów, to co się pojawiło w twojej głowie jako pierwsze, to jest twój top of the mind. Dzięki budowaniu społeczności wśród tych wszystkich ludzi, jeśli pomyślą, będą potrzebowali coś z zakresu twoich usług, twoich produktów, to ty dzięki temu będziesz top of the mind. Społeczności, kluby, spotkania, to mogą być nawet spotkania biznesowe, networkingowe, zorganizuj dzień otwarty. Tylko daj tym ludziom wartość, a zobaczysz, że wrócą do ciebie i przyprowadzą kolejnych, ponieważ będą cię znali, lubili i ufali. Kolejna zasada, która pozwoli ci rozwijać twój biznes, to postaw na eksperckość. Skup się na jednej dziedzinie, w której naprawdę jesteś dobry i na niczym poza tym. To bardzo ważne, bo wielu polskich przedsiębiorców na co dzień w nocy piecze chleb, a za dnia u sąsiada, bo potrzebował kładzie kafelki. Oczywiście sąsiedzka przysługa to fajna rzecz, ale dla twojego biznesu to nie jest najlepsze, co możesz zrobić. Po prostu w tym samym czasie upiecz więcej chleba, a wtedy dzięki temu będziesz kojarzony jako ekspert od chleba, a nie ktoś, kto łapie się i sprzedaje swój czas, o czym mówiliśmy dzisiaj w pierwszym punkcie, na lewo i na prawo. Jest nawet taki obrazek w internecie, gdzie król lew zebrał różne zwierzęta. Małpa, rybka, słoń, foka, wilk. I mówi, zadanie jest takie, że musicie znaleźć się na drzewie. Teoretycznie każde z tych zwierząt mogłoby być na drzewie. Ale komu będzie najłatwiej? Foce, rybce, a może małpie? Teoretycznie nawet słoń mógłby znaleźć się na drzewie za pomocą helikoptera, odpowiednio podpięty.
ale ile więcej czasu, przygotowań, odpowiedzialności potrzeba, żeby to wykonać. Więc niech każdy zajmie się tym, w czym jest najlepszy, a dzięki temu zyskasz eksperckość i będziesz kojarzony ze swoją branżą. Więc budując grupy docelowe, markę osobistą, określ od razu, w czym jesteś ekspertem, na tym się skupiaj i na tym zarabiaj swoje pieniądze. Mówię Ci o tym dlatego, że sam jestem najlepszym przykładem osoby, która codziennie ma 3 nowe pomysły na biznes i na to, w jaki sposób zarobić więcej. Ale dopiero kiedy zrozumiałem, że nie jestem od wszystkiego i nie mogę podzielić swojej uwagi na wszystkie możliwe biznesy świata i być ekspertem we wszystkim, co tylko przyjdzie mi do głowy, wtedy moje główne biznesy zaczęły naprawdę działać w taki sposób, jak zawsze chciałem. Zasada numer 6. Ja wrzucę tylko słowo kluczowe, a Twoim zadaniem jest zgłębić temat. Chodzi tutaj o budżet firmowy. I nie mam na myśli, żebyś został księgowym, bo dobra firma powinna mieć księgowego, który wszystko ogarnia, któremu można ufać i ściąga z nas cały ten stres. Ale Ty jako przedsiębiorca powinieneś się orientować, czym są koszty, czym są przychody, czym się różni koszt stały od kosztu zmiennego, koszt alternatywny, czym właściwie jest i jak działa, w jaki sposób można odróżnić aktywa od pasywów firmy i jaką formę działalności najlepiej wybrać. Bo znam całą masę przedsiębiorców, która ogłosiła bankructwo tylko dlatego, że na końcu byli zaskoczeni, że odpowiadają własnym majątkiem za niepowodzenia firmy. Bardzo ważne, dowiedz się, jak działają finanse. Bardzo często w szkołach tego nie uczą. Ktoś rusza z własną firmą, idzie fajnie, a później się okazuje, że coś, co dla księgowego było oczywiste, że podatek w takiej i takiej kwocie po prostu jest do zapłaty, dla nas był zaskoczeniem i nie mamy takich pieniędzy, bo wydaliśmy je, bo nie wiedzieliśmy, że obrót to coś innego niż zysk. Dlatego budżet firmowy. Tym się zainteresuj i dowiedz się, jak to wszystko działa. Oczywiście możesz zapytać o to swojego księgowego, albo niezależnie od niego być również na bieżąco z wiedzą na temat finansów Twojej firmy. No i 7. Ostatnia zasada, którą chcę Wam powiedzieć w tym odcinku, a według mnie najważniejsza, zwłaszcza jeśli patrzymy na początki biznesu, to strategia marketingowa. I nie chcę tu wchodzić w szczegóły, bo na tym kanale są dziesiątki materiałów na ten temat, ale chcę, żebyś już teraz, bez względu na to, na jakim etapie jesteś, zadał sobie podstawowe pytanie. Jakie są źródła pozyskiwania klientów w Twojej firmie? Skąd klientów Twoja firma bierze i pozyskuje? Skąd oni do Ciebie trafiają? Jak się o Tobie dowiadują? Wypisz sobie teraz co najmniej 10 takich przykładów, w jaki sposób Twoja firma pozyska klientów przez najbliższe 3 miesiące, przez najbliższe 6 miesięcy, przez najbliższe 3 lata. Wszystkie pomysły. Bo wiele osób robi, a jakoś to będzie, rozniesiemy trochę ulotek. No i na przykład na ulotce jest numer telefonu, klienci zaczynają dzwonić, a Ty nie masz czasu odebrać, bo kafelkujesz u sąsiada. Dlatego bardzo ważne, zastanów się, w jaki sposób podejdziesz do pozyskiwania nowych klientów. Zaplanuj strategię marketingową i lejek marketingowy. W jaki sposób krok po kroku przeprowadzisz swojego klienta z momentu, kiedy jeszcze o Tobie nie słyszał, do momentu, kiedy stanie się Twoim stałym, zaufanym klientem. Bardzo ważne dla biznesu. Skąd bierzemy przypływy pieniężne do firmy? Dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że pomogłem, że chociaż jedno zdanie, które dzisiaj usłyszałeś, pozwoli Ci spojrzeć w inny sposób na Twoją firmę, na Twoją organizację, na Ciebie jako na przedsiębiorcę. Jeśli tak, zostaw łapkę do góry pod tym wideo. To dla mnie informacja, że takie treści niosą wartość i jednocześnie ważne dla mnie, dla rozwoju tego kanału. Jeśli mogę w czymś pomóc, dajcie znać w komentarzach. Jeśli dodalibyście coś do tej listy, jak najbardziej, podzielcie się również w komentarzach. Jeśli są pytania, chętnie na nie odpowiem. Dziękuję dzisiaj, że byliście ze mną. Wpadnijcie na grupę na Facebooku. Grupa nazywa się Marketing Hero. Skuteczny marketing i sprzedaż Marketing Hero. Link oczywiście znajdziecie w opisie do tego filmu. Dziękuję jeszcze raz. Pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczku, żeby być na bieżąco. I widzimy się w kolejnym odcinku. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.